Znanych jest jej ponad 200 gatunków. Traktujemy ją jako ozdobę naszych ogrodów, ale także jako wspaniały prezent dla najbliższej nam osoby. Róża po raz kolejny była tematem przewodnim tegorocznego pikniku. Przede wszystkim najważniejsze dzisiaj są róże, bo piknik jest wśród róż, w związku z tym, że można też i kupić bardzo ciekawe odmiany róż, to jest numer jeden pozycja. Wielu wystawców prezentowało swoje pieczołowicie hodowane skarby, by klienci mogli być zadowoleni z zakupu tej kolczastej rośliny. Do Kutna przywieźliśmy najróżniejsze róże, które można sadzić w naszych ogrodach i zaczynając od róż pnących, które mogą być sadzone przy różnych pergolach, trejażach, płotach. No i też chcieliśmy zaprezentować grupę róż historycznych, które niekiedy nie powtarzają kwitnienia, ale kwitnienie pierwsze jest bardzo długie, do 6 tygodni. Staram się mieć w swoim asortymencie cały przegląd, czyli od róży okrywowej całkowicie leżącej na ziemi do poprzez róże rabatowe, wielkokwiatowe, krzaczaste, róże pnące, całe serie rokoko, seria parfuma. Mamy bardzo dużą gamę róż okrywowych, parkowych, rabatowych. Kilka rodzajów, kilka odmian wielkokwiatowych i oczywiście róże pnące, które cieszą się niesławnącym powodzeniem. Więcej na temat róż już wkrótce na antenie telewizji Kutno w cyklu Działo się w Kutnie. Dla Wiadomości Dnia, Paweł Albiniak.